Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Umówmy się tak, że ja będę się zajmował obsługą SMS-ów od naszych słuchaczy. A ja będę patrzeć i słuchać. To poprosimy w takim razie o przedstawienie gości. Ja nazywam się Włodzimierz Machnikowski, też gościnnie tutaj. Witamy serdecznie w studiu Radia Gdańsk. Paweł Paczkowski. Bartosz Jurecki. Sławomir Szmal. Marek Gróbczyk. Panowie, którzy uprawiają dosyć popularną dyscyplinę sportu. Jaką? Powszechnie wiadomo, jeśli chodzi o ten ranking, piłka nożna. Podobno świat kręci się wokół piłki. W waszym przypadku piłka także jest bardzo ważnym rekwizytem. Jako dwa pokolenia, Sławomir Szmal, no i młody człowiek, który wczoraj odgrywał także bardzo ważną rolę w tym niestety przegranym meczu. No, kibice nie darowaliby nam pierwszego pytania, czy może szerszego kontekstu, żebyśmy was po prostu rozliczyli. Panowie, dlaczego wczoraj tak kiepsko wyglądała ta gra przez ostatnie 25 minut? Bo wcześniej prowadziliście 14-13, ostatni miły akcent. Bartosz Jurecki. Ciężko coś teraz szybko tak się wytłumaczyć. No na pewno wszystko zaczęło się od naszej przewagi 6-4. Nie wykorzystaliśmy naszej szansy. Szwedzi tą naszą przewagę wygrali 1-0. Potem poszli za ciosem, zdobyli kilka bramek. Troszeczkę nerwowości w naszej grze się wkradło i stąd ta przewaga Szwedów. W 58 minucie Sławek Szmal już nie zajmował się grą, tylko zdaje się rozmawiał z trenerem Biglerem o tym, co zdarzy się w niedzielę o 20:00 w Ergorenie. Panowie, ucięliście sobie pogawędkę, to w telewizorach sobie oglądaliśmy, że tam kilka dłuższych chwil rozmawialiście. Bardzo spokojnie, tak jakby to, co wydarzyło się na parkiecie, niespecjalnie robiło takie najgorsze wrażenie i psuło wam humory. O czym rozmawialiście? Znaczy musimy pamiętać, że ta przegrana była po części spowodowana, wysoka dosyć przegrana, spowodowana tą rzeczą, że to jest mecz o dwa punkty, nie liczy się de facto liczb bramek, my walczyliśmy o punkty, próbowaliśmy te bramki jak najszybciej nadrabiać, a to służyło, że Szwedzi wychodzili na większe prowadzenie. A z trenerem próbowaliśmy analizować mecz, żeby te błędy, które się zdarzały, a zdarzały się, nie było ich podczas meczu niedzielnego tutaj w Gdańsku. Czy to jest konsekwencja tego, że następuje zmiana warty? To znaczy wy młodzi w tej chwili musicie wziąć ciężar odpowiedzialności na siebie. No Bartek Jurecki też osłabiony, bo brata przecież zostawił w kraju, nie było Michała. No ale wy młodzi macie teraz już wkrótce grać pierwsze skrzypce, no i kiepsko to wychodziło, przynajmniej wczoraj. Znaczy no dla nas młodych to jest na pewno pole do popisu i mamy szansę się wykazać, ale to nie jest tak, że to jest jakaś nagła zmiana pokoleniowa, bo zostali ci bardziej doświadczeni zawodnicy i to następuje powoli, stopniowo. Ja jestem w miarę świeżym zawodnikiem, ale jest Kamil Sypszak, który jest młodszy, ale nie wydaje mi się, żeby to było główną przyczyną. Tak jak wcześniej tutaj koledzy powiedzieli, zaważyła głównie ta przewaga 6-4 i tam mieliśmy taki przestój chyba, gdzie straciliśmy 5 bramek pod rząd od 20-18 do 25-18 i to był decydujący moment. A z czego to wynikło? No wydaje mi się, że potrzebujemy głębszej analizy i nie chciałbym tego na gorąco oceniać. A jak to się robi, że gra się z przewagą dwóch zawodników i traci bramki zamiast odrabiać straty? Magia. Jesteśmy w przełomowym momencie. Ja taką dosyć ryzykowną i obraźliwą dla was tezę postawiłem, że kończy się pokolenie Sławka Szmala, Bartka Jureckiego. No Marcin Lijewski już zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. Ja pamiętam, jak ledwie przed 12 laty tutaj w Gdańsku, niedaleko przy zawodników z młodym Lijewskim, Mistrzostwo Polski dla Gdańska zdobywaliśmy, relacjonowaliśmy wówczas przebieg tych spotkań na antenie Radia Gdańsk. Godzicie się z tym, że wy już swoje dla piłki ręcznej zrobiliście i teraz powolutku będziecie wygaszać te emocje związane z ekscytacją, którą budzą wasze nazwiska? Nie godzimy się z tym i na pewno nie odpuścimy młodym. Wiemy, że naciskają i jest nam coraz ciężej, ale za każdym razem przyjeżdżając na kadrę, każdy z nas daje z siebie wszystko i chce jak najlepiej dla reprezentacji. To w takim razie, bo pewnie porozmawiamy sobie tak, że jesteście celebrytami przy okazji, a więc o innych wątkach z waszego życia, niekoniecznie zawodowego, tu Beata przejmie stery wówczas. To jeszcze, co możecie obiecać kibicom w perspektywie tego spotkania, które przed nami, 20, przypomnę, Ergo Arena na granicy Gdańska i Sopotu w niedzielę. Co możemy obiecać? Na pewno będziemy chcieli wygrać ten mecz. Zostawić serce i charakter na boisko, bo mi się wydaje, że tej drużynie tego nigdy nie można było odmówić. Na pewno w wczorajszym meczu też było widać, że próbowaliśmy walczyć do ostatniej minuty. Obiecał Sławek Szmal, a Bartosz Jurecki co do tego dołoży? Ja mogę potwierdzić tylko słowa Sławka. Na pewno będziemy
gryźć parkiet, walczyć o każdy centymetr na tym parkiecie i będziemy starać się nie zawieść tą publiczność zgromadzoną na hali i przed telewizorami. A młodzi dołożą do tego wiatru, mamy nadzieję. Oczywiście tego pozytywnego wiatru postaramy się dołożyć i no cóż, ciężko mi cokolwiek dołożyć. No, tylko walkę możemy obiecać. Motywacji nie zabraknie. Bo i panowie... tą pozytywną magię właśnie, nie tą negatywną. Ale cudu nie trzeba, żebyśmy Szwedów ogrywali, mimo iż to aktualni wicemistrzowie olimpijscy z Londynu. Motywacji nie brakuje, bo tak naprawdę tu wszystko się dosyć pozytywnie układa, bo dwa zespoły awansują. Wy wcale nie musicie z tymi Szwedami wygrywać, wy wcale nie musicie wygrywać grupy. Z drugiego miejsca też się awansuje, ba nawet z trzeciego z dobrym bilansem. No na pewno nie musimy, ale chcemy. I to chcemy dla nas, dla naszych kibiców, szczególnie dla tych kibiców, którzy jeżdżą za nami wszędzie, którzy dopingują, trzymają za nas kciuki. To naprawdę jest wielka frajda dla nas grać przed taką publicznością. Daje nam dużo energii i pozytywnej magii. 10 tysięcy na pewno będziemy w większości, prawda? No, na pewno. Ale chciałbym też podkreślić, wczoraj graliśmy w Szwecji, była też bardzo liczna grupa kibiców z Polski, naprawdę nie wiem ile dokładnie ich było, ale były momenty, że byli głośniejsi niż kibice z Szwecji. I można się rozgrzać już, Marek Góralczyk, kierownik reprezentacji, sekretarz generalny Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Tak naprawdę ten serial zaczyna się już dziś w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Tak, tak, bo mamy cały serial związany z piłką ręczną, bo już dzisiaj zaczynamy turniej reprezentacji B, gdzie zagrają silne drużyny, reprezentacja Niemiec, Danii, Norwegii i Polski. Zjeżdżają trenerzy Ulrich Wilbek, trener Duńczyków, Rainer Brandt, były trener reprezentacji Niemiec, także zjeżdża nam się tutaj śmietanka piłki ręcznej, a do tego w sobotę wieczorem przyjeżdża prezes Europejskiej Federacji, sekretarz generalny, wiceprezes, bo będziemy podpisywali umowę na organizację w Gdańsku i w Gdyni w sierpniu, Mistrzostw Europy dziewczyn do lat 17. Dotychczas byliśmy takim zagłębiem koszykarskim, tu mieliśmy drużynę euroligową, tu rozgrywała swoje eliminacje do Eurobasketu nasza drużyna narodowa, teraz w perspektywie 2016 roku, czyli kolejnych mistrzostw, zdaje się, aspirujemy do miana tej stolicy polskiego szczepiorniaka. Jak to w centrali, z perspektywy centrali ja myślę, wygląda? Że to mamy Sławka, to jest teraz reprezentant Kielc, który też aspiruje do miana stolicy szczepiorniaka. Jest Płoc, który aspiruje, jest kilka osób, które aspirują do tego miana. Gdańsk chciałby organizować mistrzostwa w 2016 roku, podobnie jak Katowice, Wrocław, Kraków. Wybrzeże Gdańsk odradza się z Damianem Wleklakiem na ławce trenerskiej. Damian Wleklak też jest tym, który prowadzi drużynę B, tą reprezentację B. Będziemy mieli okazję zobaczyć go, jak sprawuje się jako trener w reprezentacji B. No i Daniel Waszkiewicz jeszcze, oczywiście, profesor piłki ręcznej, także tutaj uprawiający zajęcia także naukowe na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. To umówmy się, że o sporcie dosyć... Jeśli chodzi właśnie o publiczność, w Ergo Arenie, to jeszcze jest szansa dla dwóch osób. Jedno dwuosobowe zaproszenie do wygrania w Radiu Gdańsk. No chyba musimy konkurs odpalić już teraz. Tak, absolutnie koniecznie. Jeśli będą walczyć tak, jak nasi słuchacze walczą o te zaproszenia, to myślę, że jutro nie... Znaczy, przepraszam, w niedzielę nie będzie żadnego problemu z rozgromieniem jednak wicemistrzów olimpijskich. To pytanie padnie, no bo zanim my zapytamy naszych gości, bardzo się, jak ja się cieszę, że oni są z nami, bardzo ogromnie się cieszę, to najpierw pytanie dla naszych słuchaczy. Proszę Państwa, proszę posłuchać uważnie. Który z naszych gości posiada swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. Tam jest taka piękna aleja i jedna z tych gwiazd należy do naszego gościa, pana Marka Góralczyka. Proszę, żeby nie podnosił ręki do odpowiedzi. Bo jeszcze nie ma. Bo jeszcze nie ma, a poza tym trzeba wysłać SMS-a do Radia Gdańsk. Numer teraz podaję, tak, już panowie nazywają 71 160, prefiks w tym SMS-ie, czyli to słowo, to znaczy ten skrót, który powinien go otwierać, to RG. Potem proszę napisać, kto posiadaczem gwiazdy w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie jest. Proszę o imię i nazwisko. Pełna odpowiedź to imię i nazwisko. No i proszę jeszcze dopisać swoje własne imię i nazwisko. Przypomnijmy, podwójne zaproszenie na niedzielny mecz reprezentacji Polski i reprezentacji Szwecji w piłce ręcznej 85. Jest do zdobycia w Radiu Gdańsk. Ostatnie podwójne zaproszenie, ostatnia szansa, aby zobaczyć ten mecz. To jest całe mnóstwo w naszych skrzynkach SMS-owych. Odpowiemy na to pytanie, komu przypadnie dwuosobowe zaproszenie na niedzielny mecz. To może ktoś sam odpowie, no i już poprosimy gościa. Ale ładnie. To przed 12. Ale to dopiero przed 12. Ja już powiedziałam, że jak będą nasi walczyć z tą Szwecją w niedzielę, jak nasi słuchacze o te zaproszenia podwójne zresztą na niedzielny mecz, to będzie wszystko w najlepszym porządku.
Nie wiem, od czego zacząć, bo jak patrzę na najmłodszego naszego gościa, no, miałam kiedyś znajomego, bardzo dobrego kumpla, który grał w Zagłębiu Lubin. To jest całkiem dobra drużyna, prawda? Zagłębie Lubin, piłkarze ręczni. I on po treningach wracał straszliwie posiniaczony. Ale on był taki chłopiak dąbny, jak Bartek na przykład, albo jak Sławek Szmal. A tu taka drobinka. Może niepozornie wygląda. Niepozornie tak. Wygląda, chudy, ale byk. Dokładnie tak, dokładnie tak. Wydaje mi się, że pod koszulką kryje się po prostu... Mężne bomba, serce. Bomba tak się jest, kryje. Wiedziałam. Ten cud, te cuda i ta magia. Ale nie pokażę pani nic. Słuchajcie, z tej bomby. No szkoda wielka. Po to grabie. Słuchajcie, sport to jest pewnie spory kawał waszego życia, ale przecież macie rodzinę. Ja tak czytałam o Sławomirze Szmalu, że to w ogóle nie było szans, żeby nie zostać piłkarzem ręcznym, prawda? Chociaż bramkarz to był trochę przypadek. Bo to tak, wujek, tak? Stryjek? Czy wujek to mama, stryjek, zawodnicy, tak? Ale brat taty to inny wujek niż ten brat mamy na przykład, prawda? Pół rodziny grało w ręczną. Nie było szans, żeby się wybronić. No, czy czwarte rodziny grało w ręczną. No, szczerze mówiąc, w mojej miejscowości w Zawadzkim, gdzie się wychowywałem, były dwie możliwości. To Śląsk, proszę państwa. Tak, to Opolszczyzna. Opolszczyzna. Tam, gdzie się wychowywałem, były dwie możliwości, albo piłka nożna, albo piłka ręczna. Niestety w piłce nożnej był to sport dla mnie jakby za nudny, więc zacząłem grać. Nudna piłka nożna jest? Tak, jednak tutaj w piłce ręcznej tej adrenaliny jest zdecydowanie więcej i ma się chyba częstszy kontakt z tą piłką. A bynajmniej się ma kontakt z zawodnikiem. No ale jak się ma 11 lat, to... To, że piłka nożna jest nudna, możemy potwierdzić po ostatnich sukcesach. Bardzo jest nudna, wręcz nużąca. Jak się ma 11 lat, bo chyba tak się zaczynała pana kariera, nie, prawda? Nie, dosyć wcześnie, bo ja poszedłem pierwszy raz chyba na trening jako pierwszoklasista, siedmiolatek. Tak uciekłem, jeżeli można powiedzieć, z domu z workiem na buty i poszedłem pierwszy raz na trening z kolegą. I tak się to zaczęło i trwa do tej pory. Cały czas uciekam. Ale już w wieku 8 lat wiedzieć, że piłka nożna jest nudna, to jest sukces. Jest piękne, prawda? Znaczy oczywiście to była jakaś zabawa, ale mówię piłka nożna, ale jednak nie dawało mi tej adrenaliny, co mi daje piłka ręczna. Adrenalina jest bez wątpienia. A co jest najważniejsze? Tempo w tej grze? Czy ta szybko zmieniająca się sytuacja, ta jakby... Uchylcie trochę rąbka waszego warsztatu. Co tak kręci w piłce ręcznej. No właśnie. Mi się wydaje, że nie jest tak monotonną grą. Tempo gry jest ogromne. Tempo gry się bardzo często zmienia i przede wszystkim ten kontakt z piłką jest dużo częstszy jak w innych sportach. Nawet jak się stoi w bramce. Nawet jak się stoi w bramce. Panie Bartku, a... Nie, ja w ogóle ja jestem bardzo ciekawa waszego życia takiego pozaboiskowego, bo to jak jest na boisku, jak jesteście, jak gracie, to my to widzimy, możemy obejrzeć, obejrzymy w niedzielę w Ergo Arenie, ale czy wy w ogóle macie czas na jakieś absolutnie, nie wiem, hobby, na przykład zbieranie znaczków albo jakieś takie inne zajęcia, które są kompletnie pozasportowe? Tymi poobijanymi rękami. Tymi tak? Poobijanymi rękami, znaczy, tak, bo to sport kontaktowy bardzo jest. Chociaż pan Marek powiedział, że to naszych zawodników nie obijają, tylko nasi zawodnicy obijają zawodników drużyny przeciwnej. No to różnie bywa. No, w ostatnim czasie chyba troszeczkę mało czasu na te hobby. Co częste wyjazdy, człowiek tylko przyjeżdża, praktycznie przebierze rzeczy i pakuje się znowu wyjazd, więc każdy wolny czas jaki jest, to staram się spędzić z rodziną. No, tak powiedziałem, tego czasu za dużo nie ma. Macie dzieci, macie żony, macie żony. Opowiedzcie nam trochę o nich. Ile możecie oczywiście, bo nie pytamy o jakieś bardzo, bardzo prywatne sprawy, ale jesteśmy was ciekawi, no najzwyczajniej w świecie. No, mam żonę Magdę, córkę Agatę, którą pozdrawiam. Na pewno mnie nie słyszą tutaj tym, ale pozdrawiam wszystkich. Ile ma lat? Agata ma prawie 7. Pierwszoklasistka, tak? Chodzi do szkoły? No już prawie. Tata nie ma czasu przeglądać zeszytów, co? Nie, teraz dopiero od nowego roku szkolnego pójdzie do szkoły w Niemczech, więc trochę się zacznie. Ale póki co chodzi do przedszkola zadowolona, więc nie ma żadnych z nim problemów. U mnie jest synek, 8-letni Filip, małżonka Aneta. W podobnym wieku. Tak, chodzi do drugiej klasy. Na razie uczy się dobrze. Zachowanie podobne do taty w tym wieku. A gra w piłkę ręczną już? To właśnie, tata wciąga? Nie, daliśmy mu taką wolną rękę. On decyduje, co... A ma jakieś takie predyspozycje? Bo pewnie tata to widzi. Do sportu? Jakoś nie wiem, on bardzo lubi matematykę i na razie tym się jako fascynuje i to sobie w wolnym czasie... bawi. Oczywiście zachęcamy go do zajęć sportowych, uczestniczy w treningach piłki nożnej i czasami piłki ręcznej, ale jednak... Tej ciekawszej, w odróżnieniu od tej nudnej. Dokładnie.
A czy czas na hobby jest? No tak, Bartek. I znajdujemy czas na hobby. Akurat w moim przypadku w wakacje lubię sobie pojeździć na motocyklu. Oczywiście roztropnie. Znaczy, rozumiem. Zgodnie z przepisami. Tak? Tak bezwzględnie. Jest. Nie, jestem taki easy rider, jak to mówią. Easy rider. Wczoraj mówiłeś coś innego. Wiatr we włosach najważniejszy jest. Tak, tak. Mam takiego chopera, więc sobie spokojnie jeżdżę. A, i tak, że tak troszkę oldschoolowo. Próbuje się człowiek zrelaksować. Powiedz to, co mi powiedziałeś wczoraj. Jak jeździłeś ostatnio? No czasami odkręca się boję. Ile maksymalnie było? To tak między nami zupełnie, panie Sławku. Powiedzmy, że nie w Polsce, tam gdzie można liczyć. Nie widział, zamknął oczy. Nie widział licznika. Przy 300 zamyka pan oczy. Ja się zorientowałem, że plecak jest pusty, bo otworzyło mi podczas jazdy, więc dzwoniłem. Rozumiem. To ciekawe rzeczy bardzo opowiadacie, kochani. Wrócimy do tej rozmowy już za chwilę. A państwa zachęcamy do udziału w naszym konkursie. Przypomnijmy, ostatnie podwójne zaproszenie na niedzielny mecz Polska-Szwecja w Ergo Arenie czeka na swojego właściciela. A pytanie w tym konkursie brzmi następująco. Który z naszych gości ma swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie? Byliście kiedykolwiek w Szczypiornie, panowie? Ja nie. Ja też nie miałem takiej okazji. Tam to się ponoć wszystko zaczęło. Tak, bo tam się zaczęło, tak. Od podobno polskich żołnierzy. Jakoś tak na początku XX wieku. Tak jest. Dlaczego Sławomir Szmal został piłkarzem ręcznym i bramkarzem, to już mniej więcej wiemy. W 2009. Bo nie chciał nożnym. Nie chciał nożnym, bo go nudziło. A wyjście było niewielkie. Alternatywa była. On nie miał wyboru, bo to 3/4 rodziny grało w piłkę ręczną. Panie Bartku, a pan... Czysty przypadek. Z taką posturą to chyba nie było innego wyjścia, co? Czy było inne wyjście? W ogóle mieliście jakieś inne pomysły na siebie? Nie. Czy to na brat pociągnął? Jak to było? Kto nie, kogo? Nie. To ja brata pociągnąłem do piłki ręcznej, ale u mnie to się zaczęło w 5 klasie podstawówki. Mój pierwszy trener Szymiński, Edward Szymiński, przyszedł do naszej szkoły i chciał zrobić klasę sportową i takie miałem szczęście... Ile pan miał wtedy wzrostu? Oj, nie pamiętam. Bo teraz ponad 90, prawda? 91, a czasami 93. Rano. Nie wiem, tylko mówię wierzyć. Tak. Rano jesteśmy wyżsi. To może rano, a 91 wieczorem. Niech zostanie tak. No i od tego się tak zaczęła przygoda. Na początku dużo zabawy, śmiechu i fajnie spędzony czas. No i im dalej w las, tym bardziej człowiek się wkręcał w tą piłkę ręczną i potem przeszliśmy w wiek juniorski, starzy juniorzy. I miałem po raz drugi takie szczęście, że w Kościanie, w moim rodzinnym mieście, utworzyli sekcję seniorską. No i tak moje losy. To Wielkopolska jest, proszę państwa. Piękny region. Tak moje losy się potoczyły dalej. A pamiętacie te momenty, kiedy dowiedzieliście się, że jesteście już w reprezentacji Polski? Bo to pewnie jest ważna chwila w życiu zawodnika, prawda? Ja się dowiedziałem dwa razy nawet. O. Pierwszy raz chłopacy mi zrobili psikusę na Prima Aprilis. Ładne. Pozdrawiam Adriana Marciniaka i Pawła Piwko. Zadzwonili mi, Bartek, słuchaj, jesteś w reprezentacji. Jesteśmy właśnie, ja byłem w samochodzie i dzwonią, że czytam na internecie, że zostałeś powołany na kadr. No ja mówię, kurczę, super, no cieszę się bardzo. Ja oddzwoniłem całą rodzinę, moją przyszłą żonę i wszyscy się cieszyli. A tak za 20 minut dzwoni do mnie mama Bartek, ale dzisiaj jest Prima Aprilis. No i niestety odzwoniłem do chłopaków i tylko słyszałem śmiech w telefonie. A kiedy był ten drugi moment? To było dużo później? Nie było tak dużo no później. Właśnie, parę miesięcy później i to sobie tam sam sprawdzałem, czy na pewno tak jest. I okazało się, że tak. Okazało się, że tak. To był turniej w Czechach, to była kadra B. No byłem bardzo szczęśliwy, że zostałem wyróżniony, zostałem zauważony i tak zostałem do dzisiaj tutaj z chłopakami. To wtedy się tak bardziej chce niż jak się gra w lidze, jak się jest w reprezentacji? Ciężko powiedzieć, w każdym etapie, czy w lidze, czy w klasie w reprezentacji profesjonalista daje z siebie wszystko. Piękne. Piękne. Państwówka, pan pamięta ten moment, kiedy... Czy nie był Prima Aprilis, podejrzewam? Nie, u mnie nie był Prima Aprilis. Kto dzwonił z tą dobrą wiadomością, że jest pan w reprezentacji?
wtedy chyba nawet nie miałem telefonu jeszcze, więc nikt nie dzwonił. Zostało mi to dostarczone listem. Dokładnie, byłem z tego dumny. Ale wracając do wypowiedzi Bartka, muszę powiedzieć, że Bartek jest bardzo skromny człowiekiem, a my wiemy już o sobie naprawdę wiele. No wy się znacie jak łysek konia. Wiele rzeczy, ale tej opowieści z tym prima primis nie słyszałem, więc dzisiaj to sprzedam chłopakom. To bardzo ładne. To bardzo się cieszymy, że u nas to trzymał w tajemnicy. To ogromnie się cieszymy, że ta opowieść pojawiła się właśnie po raz pierwszy na antenie Radia Gdańsk. Tak naprawdę? Tak. Że tylko u nas? Tak. I między rodziną. To tym większe, wrażenie. Wstydziłem się to mówić chłopakom, ale cóż, poszło. Dzisiaj pójdzie w eter. A najmłodszego gościa Piotra, dobrze pamiętam? Pawła, przepraszam. Pawła, jak ty się, kiedy się dowiedziałeś? Co to były za okoliczności, jak zostałeś reprezentantem Polski? Nie ma, no, tu nie ma żartów. U mnie to nastąpiło już w epoce cyfryzacji całego świata. Komórka? Ja się chyba dowiedziałem z internetu, z tego co pamiętam. Z internetu? To każdy inaczej, zobaczcie. Dokładnie pamiętam. Wydaje mi się, że to było w wakacje poprzedniego roku, kiedy nastąpiła zmiana trenerów i kiedy... Tak, w 2012 Bogdan Wenta. Dokładnie, i wtedy zostałem powołany. No, to było dla mnie dosyć spore zaskoczenie i duża radość. Ja jestem taką osobą, która raczej nie dzieli się z wszystkimi tym i zostawiłem to dla siebie i cieszyłem się w sobie, można powiedzieć. Taki bardzo cichy, spokojny, co? Introwertyczny bardziej typ. No, zależy kiedy. To zależy od tego, czy już kogoś poznałem, czy nie. Ciężko mi zaufać obcym, można powiedzieć. Jasne, zdarza się, są tacy. Ale nam ufasz, tak? Oczywiście, że tak. No proszę. Nie nudzicie się swoim towarzystwem w pewnym momencie? Czy czasem iskrzy? Że macie siebie dosyć po prostu? No bo spędzacie ze sobą mnóstwo czasu. No tak, chyba w każdym towarzystwie. Czasami zdarzają się jakieś sprzeczki, ale przez tyle lat raczej nie było jakichś większych sprzeczek. Potrafiliśmy to w kilka minut wytłumaczyć. A jak przyjmujecie młodych? Jest taki chrzest na przykład? Niech się pochwalą. Paweł? Ja zostałem ciepło przyjęty, nie otrzymałem żadnego chrzestu i szczerze powiedziawszy nie powinienem tego chyba mówić na głos w radiu, ale chyba to było tak, że nikt nie miał na to czasu, nikt się tym nie przejmował, a ja się o to nie upominałem. No, przyjdzie na to czas. Właśnie tego się obawiam. To my teraz małą przerwę zrobimy, bo będziemy telefonować do kogoś ze słuchaczy, czy spróbujemy to na żywo? Na żywo. Będziemy dzwonić do słuchacza, który za chwilę otrzyma ostatnią w naszym radiu podwójną wejściówkę na mecz Polska-Szwecja. Zęby sobie bardzo ostrzymy. Bardzo. Będziemy mocno trzymać kciuki. Ja obydwa naprawdę przysięgam za was. Tym bardziej, że poznaliśmy się i wiemy, jacy jesteście tak prywatnie bardzo. Proszę Państwa, fantastyczni są. Oni są na boisku znakomici i są fantastyczni prywatnie. Cudowni faceci po prostu. Za chwilę porozmawiamy ze słuchaczem, który wygrywa tę ostatnią podwójną wejściówkę na niedzielny mecz Polska-Szwecja, kiedy tu wszyscy będziemy bardzo mocno za was trzymać kciuki, myślę, cała Polska razem z nami. No i słuchacz będzie miał okazję porozmawiać, bo poprosiliśmy naszego gościa, który jest właścicielem tej gwiazdy. Za chwilę gość się odezwie, bo wszystko stanie się jasne. Gwiazda w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie jest i tam jeden z naszych gości ma swoją gwiazdę. Ja wierzę w to, że pozostali goście też taką gwiazdę niedługo mieć będą. Może tak się ułoży. I za chwilę porozmawiamy z naszym słuchaczem, który zdobywa podwójną wejściówkę na mecz Polska-Szwecja. Panie Tomaszu, za chwilę odezwie się do pana ktoś, kto, o kim pan napisał w swoim SMS-ie zresztą. To sobie panowie już teraz pogadajcie. Okej. Okay. Dzień dobry, panie Tomaszu, tu Sławomir Szmal. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Witam. Bardzo mi miło. Mi również bardzo miło. No i z tego, co się dowiedziałem, wylosował pan nagrodę, czyli dwie wejściówki na nasz mecz. Mam nadzieję, jestem, że będzie bardzo to... Bardzo szczęśliwy. Mam nadzieję, że to będzie wygrany mecz. No i serdecznie pana zapraszam po meczu na dół. Wtedy może zrobimy razem zdjęcie i ewentualnie podpiszemy jakieś autografy, jeżeli pan ma takie życzenia. Jasne, jak najbardziej. Ja za was oczywiście trzymam kciuki i pokażcie Szwedom, gdzie jest ich miejsce w szeregu. Bardzo proszę. Gdzie polskie raki zimują. Tak jest. Panie Tomaszu, w Radiu Gdańsk czeka na pana to zaproszenie dwuosobowe na mecz niedzielny. Grunwaldzka 18 we Wrzeszczu. Przygotowane będzie, wypisane na pańskie imię i nazwisko. Będzie czekało dwie osoby. Serdecznie dziękuję. Mecz. A proszę jeszcze powiedzieć, jak brzmi odpowiedź na nasze pytanie. Który z naszych gości ma swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie, żeby wszystkiemu stało się zadość, żeby było... Jurecki. Martin Szurecki by chciał. Sławomir Szmal oczywiście. Od czerwca zeszłego roku.
Tak. Jest właścicielem tej gwiazdy. Panie Tomku, bardzo dziękujemy, gratulacje ogromne, bo wiem, że pan bardzo, bardzo marzył o tej wyjściówce i udało się, dzisiaj się udało. Tak, sam Polskę dzwoniłem i się w końcu udało państwa. Czyli nie ma co szukać w całej Polsce, w Radiu Gdańsk. Trzeba szukać w Radiu Gdańsk, panie Tomku, to jest najlepszy adres. Dziękujemy pięknie, gratulacje. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Również. A pamięta pan, jak to ta gwiazda, jak powstawała? Co tam trzeba pan musiał zrobić, żeby w tej alei we Władysławowie się odcisnąć na zawsze? Rękę? Dłoń? Nie, chyba nic nie musiał odciskać. W sumie to był dla mnie dosyć... To są dosyć gwiazdy bez odcisku dłoni. Czyli stresujący moment, więc... A czemuż to? Nie wiem. Rutyniarz, raczej... setki, tysiące na widowni. No przecież no, gdzie? Ja mówię, ja się zawsze świetnie czuję, znaczy na boisku. W bramce. Przy tej publiczności, ale w takich sytuacjach raczej denerwuję się bardzo. Ale udało się, gwiazda jest. Odwiedzi pan ją jakoś tak w najbliższym czasie, czy nie będzie możliwości? Byliśmy razem z kolegami, jak szliśmy do kościoła. Zazdroszczą pewnie, co? Troszkę. Bardzo, bardzo mocno będziemy za was trzymać kciuki. Bardzo byśmy chcieli, żebyście zlali Szwedów, ile tylko się da. Za potop choćby, w ramach rewanżu za potop. Będziemy walczyć. Będziecie walczyć. Bardzo dobrze. Ale tak naprawdę wystarczy wygrana jednym, prawda, jednym golem. Tak, bo tak jak panowie wspomnieliście, że liczą się punkty, tak? Są dwa punkty niezależnie od wyniku. Znaczy na pewno zwycięstwo daje dwa punkty, ale gdybyśmy chcieli zająć pierwsze miejsce w grupie, to byśmy musieli pokonać 8 bramkami bodajże. Więc na początku myślimy o zwycięstwie, a zobaczymy, jak będzie wszystko przebieg meczu przebiegał. Jakaś taktyka jest? 11 tysięcy ludzi będzie bardzo głośno krzyczało na pewno. Tak, to bez wątpienia. Taktyka jest na mecz, wyjść i wygrać. Rozumiem, bardzo prosta. Nieskomplikowana. Bardzo, to była wymiana, prawda, piąteczek między Bartoszem Jureckim a Sławomirem Szmalem. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za to spotkanie. I mamy nadzieję, że będziecie mieli czas, trochę będzie jakiś czas, żebyście zwiedzili Trójmiasto, żebyście, czy już bywaliście tu tyle razy, że was nudzi już śmiertelnie Gdańsk, Gdynia i Sopot. Już wszystko wiemy o Trójmieście. No, ale pójdziemy na spacer. Po prostu. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Pan Marek Góralczyk i Marku, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pan trzyma kciuki, prawda? Razem z nami. Tak, tak, oczywiście. Absolutnie, ale nerwy będą na pewno w niedzielę po 20. Piotr Paczkowski, Paweł Paczkowski, przepraszam cię, Pawle, bardzo. A, nie ma problemu. Jakoś tak, nie wiem, ładnie z Piotrem Paczkowskim mi pasuje. No i nasi goście, bramkarz reprezentacji, kapitan nadal, Sławomir Szmal? Tak, nadal jest dobrze, bardzo dobrze pamiętam jednym słowem. Mimo tego, że mam dobrą i krótką pamięć, Bartosz Jurecki. Wicekapitan. Wicekapitan. Dziękuję bardzo. Miau! To było wspaniałe spotkanie. Dziękujemy wam pięknie. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.